Zaraz, bo na trzecie imię mam Zack. Czyli można powiedzieć Zack Super Trump, czyli Zack. Ha! Super Wuchenga. Witam was w kolejnym materiale na kanale i oczywiście po prostu zastanawiam się i myślę, żeby po prostu wyruszyć w trasę. Skoro po prostu tutaj nic mnie nie trzyma, no to mogę do Warszawy i jeszcze dalej Kraków, Poznań, Wrocław itp. Opole. No i oczywiście po prostu mam nadzieję, że by to wypaliło, żeby było wszystko dobrze. Olu kurde, podróżnik. No dobra, będzie ciemno, ale mówiłem, że tutaj nic mnie nie trzyma. Tak naprawdę trzyma mnie. I to bardzo dlatego, że jest tutaj u mnie w mieście jedna osoba, którą nadal kocham całym sercem. Wiecie, o co chodzi. Ona jest dla mnie najważniejsza. Tylko nie mam, wiecie, z nią teraz kontaktu, nic. Ale wierzę w to, że będzie dobrze, że u mnie będzie dobrze, że ponownie stanę na nogi. Pieniążek? Ej. Nie. Myślałem, że dyszka, ale bym się cieszył, że ponownie stanę na nogi. Że wiecie, to wszystko się odmieni. Tak bardzo po prostu za tą osobą tęsknię. I po prostu jak sobie przypomnę ten cały czas spędzony tak z tą osobą, to aż mi się nawet chce płakać. Tak bardzo tą osobę kocham. Tęsknię. Zależy mi bardzo na niej. I myślę, że będę chciał po prostu dla niej stanąć na nogi. Dla niej po prostu wszystko zmienić. Po prostu odkuć się. Poprawić swoją sytuację życiową na 1000%. Ale przechodzimy teraz do sedna tego materiału, bowiem po prostu, wiecie, no powiedzmy, jak wyruszyłbym sobie w taką trasę, no to wiadomo, mógłbym sobie z powrotem wrócić do mojego miasta, tutaj w to miejsce i powiedzmy, gdybym już mógł z tą osobą się spotkać, to byłbym najszczęśliwszą osobą chyba na tej planecie. Dla mnie. Może ktoś jest po prostu bardziej szczęśliwy. Ale wiem również, że to nie jest takie proste, łatwe. No słuchajcie, będę po prostu szukał sposobów na to, żeby wyjść z tej całej sytuacji. No ja tam teraz sobie lecę na miasto do kolegi, u którego, wiecie, nocuję. Pewnie znowu będzie na Netflixie chciał oglądać filmy. No i ogólnie pewnie też kupił, wiecie, tak żeby wspólnie się napić napoju. No i ogólnie po prostu pogadać i typę, wiecie. No jestem teraz tutaj tak. No. Kolejny dzień minął mi, można powiedzieć, że spokojnie i bardzo dobrze. Dzisiaj pojadłem. No jest spoko, tak? Jest spoko. Będę musiał dzisiaj po prostu jeszcze tak umyć zęby, wykąpać się, no a potem powiedzmy oglądać filmy, leżeć sobie, no i co, chociaż mogę sobie leżeć na kanapie oglądać, ale zazwyczaj to siedzę z kumplem i sobie łoimy, no nie, więc no spoko, no nie, więc jest gites. Co dzisiaj robiłem? Dzisiaj to tak, praca, no to sobie oglądałem filmy,
W KFC sobie, wiecie, też coś zjadłem. I można powiedzieć, że jakoś to życie na bezdomności tutaj się układa. No, na pół bezdomności, bo wiadomo, że jak nocuję u kolegi, to mam gdzie nocować, więc no, albo gdzie spędzać czas, gdzie posiedzieć, tak? Itp. Pooglądać. Więc to w tej chwili jest już taka pół bezdomność. No, lecę na autobus, ale zauważyłem, że tutaj już jeden autobus jechał. Nie wiem, jak to będzie. Dobra, piszcie w komentarzach. To jest taka moja relacja z dzisiejszego dnia. Co tam u mnie, itp. Subskrybujcie, łapy w górę. Do zobaczenia.